Cześć Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca. Ja jestem właśnie już na walizkach spakowana, także ruszam dalej w trasę, oczywiście z Jezusem pod pachą. I tak Duch Święty mnie przynaglił, aby poruszyć temat miłości, aby troszkę też powrócić do tego hymnu o miłości i rozważyć go razem z Wami w naszych sercach. Także zapraszam. Największy charyzmat jest nim miłość. To z miłości będziemy sądzeni po śmierci. Wszystkie religie, wszystkie osoby, które posiadają wewnętrzny głos Boga w swoim sercu, a jest nim między innymi nasze sumienie. I wiemy, kiedy robimy źle, wiemy, kiedy stawiamy opór miłości, opór wyrządzenia komuś przysługi bezinteresownie. I to z tych rzeczy, które są zrobione w ukryciu, z miłości czystej, która nie oczekuje zapłaty za to, co daje drugiemu człowiekowi. I chciałabym właśnie, kiedy mamy do czynienia z prawdziwą miłością, to jest ona wzorem z hymnu o miłości. Oczywiście my wszyscy jesteśmy w drodze, ale powinniśmy zdejmować opór z naszych serc i otwierać się na miłość autentyczną. A tu potrzebny jest Duch Święty, bo jak wiemy, Duch Święty jest najszybszym i najlepszym nauczycielem miłości. Także człowiek pełen Ducha Świętego idzie bez strudzenia w kochaniu drugiego człowieka i natychmiastowo się podnosi, uniżając się w pokorze, wiedząc, że Duch Święty, który w nim mieszka, chce i pragnie kochać ten świat i ludzi. Także przejdźmy do hymnu o miłości. Pierwszy list Koryntian, 13 rozdział, wersety od 1 do 13. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Widzicie, czy tutaj Bóg chce nam powiedzieć w tym wersecie, że nawet możemy dawać jałmużnę i to może nam nic nie dać. Dlaczego tak jest, że czasami trudzimy się, żeby być dobrymi ludźmi, ale Bóg mówi, że nic z tego nie będzie, ponieważ robimy to o własnych siłach. Tu jest podkreślone, że możemy tak na dobrą sprawę przestrzegać wszystkich przekazań, możemy codziennie komuś dawać na jałmużnę, możemy służyć ludziom, ale jeżeli w tym wszystkim szukamy samozadowolenia z siebie, to nie mamy miłości i samych siebie oszukujemy. Wiecie, bardzo łatwo to rozpoznać, kiedy pojawia ci się jakieś takie uczucie: o, zrobiłem coś dobrego, jestem w porządku. To już jest wyraz tego, że o tym właśnie mówi Bóg, o takiej przestrzeni serca, o której wie tylko Bóg i być może ty sam, jeżeli będziesz poddawał analizie swoje serce. Miłość, o której mówi tutaj Pan Bóg, to jest miłość, która nie oczekuje zauważenia. Czyli to są rzeczy, które wyświadczyliśmy drugiej osobie, nie trąbiąc przed nią, że to zrobiliśmy dla niej, nie oczekując nawet wdzięczności, a kiedy ta wdzięczność przychodzi, to uśmiechamy się z lekkością serca wewnątrz, wiedząc, że wcale tego nie potrzebujemy. I tutaj przychodzi mi na myśl słowa Matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, że jeżeli będziemy mieli pokorę, a pokora jest jakby żyje w symbiozie z miłością, bez niej, bez pokory nie ma miłości, to Matka Teresa powiedziała z Kalkuty, że jeżeli mamy pokorę, tą prawdziwą pokorę, czyli to uniżenie w sercu, oddające chwałę tylko Stwórcy i robiące wszystko dla Niego w ukryciu, to nie chodzi o to, że możemy czegoś nie powiedzieć, bo możemy, natomiast nasze serce jest wyznacznikiem tego, co się w nas dzieje. I my to doskonale wiemy, bo mamy sumienie i przed prawdą nie unikniemy, kiedy staniemy przed Bogiem. I Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że kiedy człowiek posiada pokorę, najwyższą cnotę pobożności, to nie może mu zaszkodzić ani pochwała, ani zniewaga, bo wszystko będzie znosić w wdzięczności i radości, bo wie o tym, że zarówno pochwała nie może wyrządzić mu szkody, ponieważ jego serce jest wolne od miłości własnej, czyli od szukania zauważenia, od szukania aprobaty, ale w tym wszystkim też potrzebujemy mieć
serca wolne. Wiele osób z nas ma różne rany wczesnodziecięce, niezauważenia, ojcowskie, matczyne. I tutaj też się kłania przepracowanie tego wszystkiego, droga uwolnienia, uzdrowienia. I właśnie w tej drodze uzdrawiania wewnętrznego, kiedy dajemy się Bogu prowadzić, jakby też przepracowujemy od razu istotę miłości. Przejdźmy dalej. Na czym skończyliśmy? Byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości. Ile razy zdarza nam się, będąc w małżeństwach, w relacjach, zazdrościć czegoś naszej drugiej połówce? Mogą to być cechy charakteru, łaski, jakieś osiągnięcia, sukcesy. Pojawia się w nas jakiś wewnętrzny zgrzyt. Dlaczego jej się to udało, jemu się to udało? Miłość nie zazdrości. Miłość, jak czytamy dalej, ona współweseli się z prawdą. Czyli jeżeli naszej drugiej połówce, czy drugiemu człowiekowi w świecie dobrze się powodzi, to my się tym radujemy, że Bóg dotknął tego człowieka, że Bóg go obdarował finansami, dziećmi. Nie ma tu miejsca na zazdrość. Miłość cieszy się z cudzego szczęścia. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, czyli widzimy tutaj, że kiedy dajemy drugiemu człowiekowi, to nie szukamy poklasku. Nie szukamy tego, żeby ktoś powiedział: tak, jesteś super, tak, jesteś niesamowity. Oczywiście te słowa jakby są wysyłane od ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego jako słowo, które umacnia duszę drugiego człowieka i my wszyscy jesteśmy powołani do miłości, ale Tomasz Akempis i też wielu świętych mówi o tym, że raczej sam chwal, aniżeli chciej być chwalony. Czyli my mamy wyzbyć się takiego przeświadczenia, żebyśmy byli chwaleni, bo jest to nic innego jak ułuda miłości. Natomiast kiedy te pochwały przychodzą, to one nie zrobią nam krzywdy, kiedy naprawdę oddamy się w ręce Ducha Świętego, a Duch Święty nauczy nas, czym jest prawdziwa miłość. Miłość nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Czyli widzimy, że wszystkie takie przestrzenie, gdzie zatwardzamy swoje serce, to są takie przestrzenie, gdzie wypieramy prawdę o sobie, gdzie nie chcemy jakby drugiej osobie przyznać racji, pomimo że wiemy, że ją ma. To są takie przestrzenie, gdzie nie chcemy Panu Bogu pozwolić pełnić Jego wolę. To też jest równoznaczne z taką pychą, miłością własną i przynależnością do swego. Pycha objawia się w różnych sferach, w braku cierpliwości, w szukaniu właśnie tej aprobaty, zauważenia. Tylko że, tak jak wspomniałam, jakby ta pycha może być uwarunkowana jakimiś czynnikami z dzieciństwa i tu trzeba być bardzo ostrożnym w osądach drugiego człowieka, ponieważ możemy go bardzo zranić. Więc tutaj delikatnie wskazywać na rany człowieka, poddać się Duchowi Świętemu, aby to światło Ducha Świętego było płynne i obrazowe co do stanu duszy drugiego człowieka i też taka pomoc na tej drodze w wyzbywaniu się tej miłości własnej, no będzie tutaj, że tak powiem, autentyczna i zrównoważona w tym uzdrawianiu takiego człowieka. Miłość nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Czyli widzimy, że miłość, że kiedy drugi człowiek upada w jakieś grzechy, kiedy może był blisko Boga, upadł znowu, to my nie złożyczymy takiemu człowiekowi. My współczujemy jemu, a kiedy powstanie, to współweselimy się z prawdą. Tak samo jest z różnymi innymi sytuacjami, kiedy widzimy, że na przykład rozsypało się jakieś małżeństwo, a wcześniej byliśmy zazdrośni, że komuś się udało, albo że ja nie mogę mieć dzieci, a ktoś wydał te dzieci na świat, że nie wiem, że ktoś ma jakiś rozwój, biznes, sukcesy i komuś to wszystko runęło, to miłość nie cieszy się z tego. Miłość się smuci wtedy i współczuje takiemu człowiekowi i prosi na przykład o łaski dla tego Boga. Więc widzimy, że istota miłości jest zupełnie różna, aniżeli bardzo często my praktykujemy to w życiu codziennym. Miłość wszystko znosi, czyli widzimy, że
miłość, pomimo że czasami możemy unieść się gniewem, oczywiście, bo każdy z nas jest kruchy, jesteśmy w ciele i czasami się zezłościmy, ale odsyłam Was tutaj w linku, też podeślę właśnie filmik, nie wiem czy wszyscy z Was go oglądali, ale to jest bardzo ważny filmik, który również może właśnie współtowarzyszyć temu nagraniu, czyli miłość, która dopuszcza odrzucenie, przetrwa wszystko, czyli widzimy też, że właśnie kiedy my dopuszczamy to, że drugi człowiek nas znieważy, że czasami nas źle potraktuje, że my patrzymy całościowo na tego człowieka, że my go kochamy nie dlatego, że on nas w jakiś sposób traktuje, tylko kochamy go dlatego, że jest dzieckiem Bożym, że jest tym, którego postanowiliśmy kochać, wybraliśmy się kochać, więc miłość jest decyzją, więc tutaj widzimy, że miłość wszystko zniesie, miłość nie szuka swego i bardzo często jest tak, że młodzi ludzie chcą wejść w jakąś taką przestrzeń idealnej relacji przed małżeństwem, a tak nie jest. My musimy się zdecydować kogoś kochać i każdy człowiek ma jakieś rany i każdy człowiek jeden je przepracował szybciej, drugi wolniej, ale my mamy kochać poprzez wzgląd na Boga, a nie przez wzgląd na zasługi, czy aprobaty, czy to, co ten dany człowiek zrobił, bo to już nie będzie miłość. My mamy być przy tym człowieku bez względu na wszystko, bez względu na to, co tym człowiekiem kieruje, jeżeli oczywiście zdecydowaliśmy się kochać, bo możemy się nie zdecydować kochać. Może być miłość, która jest niemądra, kiedy wybieramy człowieka, który po prostu jest bardzo destruktywny dla nas i tutaj widzimy, że ta przestrzeń naszej miłości, którą Bóg w nas zagospodarował, że ona może zostać zniszczona. I tu jest jeszcze taki człowieka trzeba oddać Panu Bogu. Natomiast mówię tutaj o ludziach, którzy mają jakieś wewnętrzne rany, są jakieś spory, są jakieś konflikty, ale nie oczekujmy tego, że w relacji przedmałżeńskiej się wszystko rozwiąże, bo i tak samo w małżeństwie, to jest wszystko proces i tak jak mówi Jezus, dźwigajcie jedni drugich swoje brzemiona, więc prosiłabym, żebyście po prostu obiektywnie na to spojrzeli, ile rzeczy dobrych może z tego wyjść, a może możesz dzięki tej relacji stać się świętą osobą, bo możesz wydoskonalić się w miłości, która właśnie nie szuka swego. I teraz dalej. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Czyli widzimy, ta nadzieja jest też taką kotwicą wytrwałości w relacji trudnej. I Jezus uczy nas trwać w relacjach trudnych. Jezus nam pomaga, Jezus nas niesie do tego, żeby kochać pomimo różnych rzeczy. I tak samo jak Jezus patrzy na nas, kiedy popełnimy jakiś grzech, jakąś słabość, uniesiemy się jakąś złością, to kiedy my doświadczamy takiej miłości Jezusa, to my chcemy też taką miłość dawać drugiemu człowiekowi. Czyli my po prostu, miłość daje też przestrzeń na upadki dla drugiego człowieka. I tak, tylko tutaj musi być jakby pewna rzecz uzdrowiona, że my wiemy, w jaki sposób patrzy na nas Bóg, że my znamy tego żywego Boga, że my jesteśmy w Duchu Świętym, bo inaczej będzie nam bardzo ciężko, będziemy się biczować, to poczucie winy może nas zjeść po upadku i demon może nas po prostu tutaj rujnować na poziomie serca. Więc myślę, że takie właśnie oddawanie się w ręce Ducha Świętego, przyzywanie Go, modlitwa taka relacyjna z Bogiem, rozmowa z Nim, kiedy wstajesz rano, rozłóż ręce, powiedz: Abba, tatusiu, dziękuję Ci za nowy dzień, za to, że przy mnie jesteś, że mnie tak cudownie stworzyłeś, że mi wszystko wybaczasz i we wszystkim pokładasz nadzieję, że będę lepszym człowiekiem, lepszym mężem, lepszą żoną, lepszą matką, ojcem, że będziemy tworzyć super małżeństwo, że będę dla Ciebie niesamowitym świadectwem wiary, pomimo mych upadków. Ja Ci dziękuję, Ojcze, za to, że Ty przy mnie jesteś pomimo tego wszystkiego i daj mi takie serce gorące, jakim Ty mnie obdarowujesz, abym mógł kochać tego człowieka. To jest takie niesamowite, kiedy my zaczniemy mówić do Ojca, jak do żywego Boga, to zaczną się dziać cuda w naszym życiu, ale tu potrzebna jest intymność z Bogiem. Miłość wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Dokładnie, miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, pomimo różnych tarapatów, w które wpadamy w tej drodze właśnie do zbawienia. Miłość nigdy nie ustanie. To nie jest tak jak proroctwa, które się skończą. Choć znikną dary języków i choć wiedzy już nie będzie,
bo część bowiem tylko poznajemy i po części też dzisiaj prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, co światłe, zniknie to, co tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężny, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy, w tym dniu, ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany, czyli doświadczony przez Boga. Tak więc niech trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Także kochani, dziękuję za to, że rozważyliśmy ten piękny hymn o miłości. Włączajcie sobie ten hymn za każdym razem, kiedy trudno wam kochać, bo miłość jest trudna, ale miłość prowadzi do zbawienia, ta prawdziwa miłość. I bądźmy też pokorni, kiedy druga strona nam mówi, że nie czuje się przez nas kochana. Bądźmy pokorni, kiedy przychodzi do nas prawda, kiedy przychodzi do nas pouczenie. Nie chcijmy przyjmować tylko tego, co lekkie, radosne i co jest miodem na naszą duszę. Największe cuda wewnętrzne dzieją się właśnie w tej prostocie, w tym przyjęciu postawy pokory i w przyjmowaniu prawdy o sobie, odsuwając wszelki upór, wszelkie uprzedzenia, wszelkie chciwości, bo ta chciwość to nie jest tylko na pieniądze. Chciwość jest również wtedy, kiedy my za wszelką cenę chcemy pozostać na swoim. I kiedy nie dajemy się Bogu prowadzić, to też jest chciwość właśnie posiadania tego, co moje, tego mojego myślenia. Jestem chciwy, aby gromadzić swoje własne schematy myśleniowe, aniżeli przemienić, dać się przemienić, narodzić na nowo z ducha. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne w życiu duchowym, bo wiemy, że bez pomocy Ducha Świętego nic nie możemy. I tutaj dać się doświadczać Bogu, to próbować każdego dnia kochać na nowo, kochać Go ręce, kochać mocniej i kochać na wzór hymnu o miłości. I tego wszystkiego wam życzę. Błogosławię was całym sercem. Pomódlcie się za mnie. Ja właśnie ruszam w trasę. Pamiętam też o was w modlitwie. Także skarby ściskam mocno i niech żywy Bóg gości w naszych sercach, bo jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Amen.